Jeśli chcesz kupić tanio Minecrafta Premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę tanimineCraft.pl oraz z kodem DOGI137 zakupisz premkę. Polecam. Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli khc.pl. Ogólnie dzisiaj postanowiłem sobie, że nagram wam odcinek z typania się do graczy, tylko że to nie będzie zwykłe typanie się do graczy. Będę typał się z itemami, które wydropię z 16 easy case'ów, tak. Kiedyś już nagrywałem taki odcinek, ale to jeszcze było na Dragonie i robiłem to z 32 easy case'ów, z 32 premium case'ów, a teraz podzieliłem tą liczbę na 2, no i stwierdziłem, że w sumie zobaczymy, czy uda mi się z itemami z 16 case'ów coś ugrać. Ogólnie mogę wam zaspoilerować, że zabiłem trochę na tym odcineczku. Oczywiście też, no możecie się domyśleć, że mi się padło, no jednak, no wiecie, no nie jestem takim kozakiem, żeby z takimi itemkami wszystkich zabijać, więc myślę, że to jest oczywiste. No i też na starcie odcinka chciałbym wam naprawdę mega podziękować za tą aktywność, którą pokazujecie na tym maratonie. No 12 godzin temu wstawiłem odcinek, jest już tam 400 chyba 70 lajków, 12 godzin, no naprawdę widzowie, naprawdę, what the fuck, nie? Nie wiem totalnie, co się z wami dzieje, ale zostawiacie mega dużo lajków. Pod tym filmem oczywiście musicie wbić 400 lajków, ponieważ powiększałem próg co 50 lajków, co film zwiększałem próg o 50 lajków. Myślę, że 400 lajków również nie będzie dla was jakimś dużym problemem. Oczywiście na 400 lajków dostajecie teksturpaka, na którym grałem na filmie, a więc teksturpaczek jest taki, moim zdaniem mega fajny, mieczyk naprawdę mega się komponuje z tymi kolorami, które są w tym teksturpaku. No i również na 400 lajków losuję premeczkę. Aby wygrać Minecrafta Premium, no to wiecie, sub, łapa w górę, dzwoneczek, no i MC Premium w komentarzu, no i jakieś tam, wiecie, miłe słowa, wiecie, o co chodzi, żeby nie było samego tego MC Premium, bo to tak słabo wygląda, jak taki spam, nie? Nie chcemy czegoś takiego. No i chyba tyle. No i zapraszam was do odcineczka. A jeszcze przed odcinkiem chcę was zaprosić o 18 na streama. O 18 odpalam wam live, a więc mam nadzieję, że będziecie, że będziemy się fajnie bawić, więc pamiętajcie, 18:00 każdy ma być, bo będą losowania, będzie się fajnie grało, więc wbijajcie. No i do zobaczenia na live. Okej, widzowie, a więc robimy pierwszy opening. Biorę sobie tutaj z kita 16 kejsików, no i zobaczymy, co mi generalnie dropnie. W ogóle też sobie wezmę na starcie tu jakieś kit mięsko, ponieważ widzę, że już powolutku głodnieje. Nie wiem, mam tutaj przygotowaną jedną podwójną skrzyneczkę. Mam nadzieję, że tyle miejsca wystarczy. No i też mam nadzieję, że podropią w miarę fajne przedmioty. Ale z tego, co wiem, z 16 easy case'ów naprawdę na KHC można wiele zrobić. Więc dobra, okej. Myślę, że tak będę otwierał po 4 i po prostu wtedy będę sprawdzał drop. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Już chyba widzę, mam pierwszego seta. Tak, mam już pierwszego seta z 4 skrzynek. Ja pierdzielę, dobra. Czekajcie, mam już mieczy. Nie, ja w sumie z 4. Ja bym już mógł, kurde, widzowie, się tepać z 4 case'ów z itemami, nie? Ja pierdzielę. Nie no, bo generalnie na KHC jest mega duży drop z tych case'ików, ponieważ to jest po prostu, wiecie, to jest mega drop. No tak jak już wcześniej powiedziałem, tutaj jest bardzo wysoki drop na itemy, więc też proporcjonalnie też jest duży drop w skrzynkach. Dobra, na razie jestem mega zadowolony. Zobaczymy, co wydropi w kolejnych. Mam nadzieję generalnie, że dropną jakieś emeraldy czy jakiś amulet. Amulet byłby taki kozak, jakby mi dropnął. Nie no, widzowie, amulet dropi w 8 skrzynce. Ja pierdzielę, co się dzieje na tym odcinku, dobra. Dropy mi też perełki, więc no tak naprawdę to mam już wszystko, nie? Mam już wszystko, jakieś tutaj do bugowania się, jakby mnie wrzucili do jakiejś beczki, mam ten. No wszystko tak naprawdę już mam, widzowie, dobra. Jeszcze przydałyby się jedne zapasowe buty, już kurde, jesteśmy w niebie, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, otwieramy. Co dropło? Antynóżki, jest! Antynóżki dropły, widzowie. Na tym mi najbardziej zależało. Na tym mi, widzowie, najbardziej zależało, ponieważ wiecie, no na KHC często ludzie tepają w nóżki, więc to by było dla mnie mega problematyczne, jakbym nie miał tych antynóżek. To jest po prostu błogosławieństwo, widzowie, że mi te antynóżki dropły. Dobra, dalej lecimy. Ostatnie 4 case'y. Raz, dwa, trzy, cztery. Bacon!
Bacon, widzowie. Ej, zróbmy coś takiego, tak jak robiłem na odcinkach z Dragona, że jak mi dropnie coś takiego typu bacon, to mogę go sobie sprzedać. Bacon na KHC kosztuje 15 tysięcy coinów. I sprawdzę teraz, co sobie mogę kupić za takie rzeczy. No, dużo rzeczy mogę sobie kupić, więc ustalmy, że jak dropią mi takie cenne przedmioty typu bacon, to mogę go sprzedać i za ten hajs kupić coś innego. Co mogę sobie tutaj kupić? Dobra, 15 tysięcy coinów. Mogę na pewno kupić te budki zapasowe, żebym miał już, żebym miał trzy zapasowe sety. A dobra, tutaj wszedłem w sekcję emeraldów. Ja ogólnie też mam tańsze rzeczy, bo ja mam sklep Mortkę, nie? Na to mnie nie stać, na to mnie nie stać. Kurde, nie, na nic mnie nie stać już. Te bacony powinny być droższe, widzowie. A tutaj co jest? Rzucane TNT. Nie, no dobra, chyba nic tutaj. O, super miecz za 3000 coinów. A jest w sklepie Mortka? Taniej? Nie, nie ma, ale dobra. Okej, okay, czyli super miecz, czyli mamy 6-2 za 3000 coinów. A właśnie, bo łuku nie mam. 3750, dobra, to se kupię. Tak o, kupię se też strzałę. No, no i w sumie już wykorzystałem pewnie ponad połowę tego hajsu, ale no widzicie, kurde, no nie wiem, teraz jestem tak naprawdę mega gotowy na klepę, nie? Jeszcze, czekajcie, jeden easy case mi został, co? Czy ja niechcący kupiłem? Dobra, nie wiem, ale i tak mi gówno drapło z niego. Dobra, widzowie, no to co? Ja szukam jakiejś osoby, no i widzimy się już przy pierwszej klepie. Dobra, widzowie, a więc gildią, do której się tepnę, będzie gildia widz. Ogólnie nie pamiętam, kto pisał, żeby się do nich tepać, ale dobra, tepam się do tego lolka, to chyba on pisał. I kurde, to jest mega masówka, tam jest chyba 40 typa. Oho, co się stało? Albo mnie Paweł tepnął, bo ja się wcześniej do takiego Pawła tepałem. No dobra, no niestety. O kurde, rzuciłem perło, czekajcie, dobiorę, bo to wiecie. No dobra, nie, dobra, nieważne. Okej, dawaj Paweł na klepę. Ogólnie miałem, chciałem się tepnąć do tej masówki, nie? Ponieważ teraz mi podropiły takie fajne itemy, że miałbym, miałbym szansę ich zabić. No ale niestety mnie tutaj tepnął Paweł. No Paweł, ty z Stevolu głupi. Nie no, dobra, oczywiście, pozdro Paweł. No ale szkoda, że mnie tepnął, bo z takimi itemkami mógłbym się na spokojnie tepnąć do jakiejś masóweczki. I miałbym też jakieś szanse, kurde, na półtorej serca. Zjadłem, ja pierdzielę, jakbym polizał od Pawła. Kurde, nie polizał, widzowie, więc tak troszeczkę średnio. Ogólnie, no jakby, wiecie, przy kolejnej klepie będę musiał otwierać kolejne kejsiki, więc to jest takie... Cykombańka, widzowie! No gościu, umierasz! Jak on nie umarł, widzowie, dobra. Ja zmieniam sobie kolejnego tutaj sycika. No ale fajne jest to, że Paweł mnie nie tepnął w żadne nóżki, znaczy nie mógłby w sumie mnie tepnąć w żadne nóżki, bo nie ma gildii. No ale wiecie jak jest, czasami takie frikile współpracują z jakimiś większymi gildiami i topają w nóżki, więc wiecie, Paweł tutaj takich rzeczy nie robi. Polecam tepać się do Pawła, to jest generalnie kozak. Co przed chwilą zrobił, widzieliście to, jak perłę we mnie cyknął? No chłop nie bije się tak zbyt dobrze z tego co widzę, no ale dobra, zobaczymy. Oczywiście nie można lekceważyć przeciwnika, bo jak go zlekceważymy, no to będzie, no będzie lipa. Dobra, użyję sobie amuletu. Dobra, cykombańka. No i teraz powinien ginąć. Kurde, nie zginął. Ja, widzowie, czekajcie, ja sobie troszeczkę ucieknę, ponieważ kurde, mi się tak wydaje, że ja mam taką mega przewagę, ale jednak on mi również mega tego seta ora. Ej, gdzie on jest? Dobra, tutaj, już się bałem, że mi uciekł, nie? Kurde, Paweł, obraziłbym się na ciebie, tako, Paweł, bym się na ciebie obraził, jakbyś mi zorał. Ale on opylił sobie koksa, zanim się we mnie wbił, więc tak średnio trochę, nie wiem, moim zdaniem o wiele bardziej by mu się to opłacało, jakby po prostu wbił się we mnie, trochę się poklepał i dopiero wtedy zjadł koksa. No ale wiecie, wiecie, mordy, that's how mafia work. Dobra, ty popyla już refile, więc myślę, że tutaj... Ja mam jeszcze 5 sekund regenki z koksa, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, no ale oczywiście wiecie. Nadal muszę być skupiony, żeby tutaj nie polizać. Dobra. Kurde, ile on opyla tych refów. Co jest grane? Dobra, lecimy, cykombańka. Dobra, polizał, plus 18, mega fajnie. Ja do niego teraz napiszę, żeby tepnął się po itemki, ponieważ wiecie, ja jestem takim dobrym youtuberem, co itemy oddaję. O, Paweł się tepa, za chwilę go tepniemy, nawet na waszych oczach wam oddam itemy, jakbyście nie wierzyli. No i co, będziemy się zaraz tepać do kolejnej osoby. Dobra. Tepnąłem Pawła. Tej komendy nie można użyć na terenie gildii. Ja dupia, widzowie. Tepę accept. No jakie wielkie to są gildie, co jest grane? Oha! Ej, coś mi się chyba zbugowało, widzowie. Dobra, nie, sorry Paweł, ale
coś mi się spierdzieliło z KHC i nie wiem, wyświetla mi się wszędzie, że to jest teren gildii. Może to jest teren gildii, nie wiem. Dobra, nieważne, tepamy się do kolejnej osoby. Okej, widzowie, a więc jestem już znowu tutaj na moim home'ie, gdzie będę otwierać skrzyneczki. No i co, zobaczymy, co mi dropnie. Mam nadzieję, że coś fajnego, ponieważ no wiecie, no teraz pewnie się tepnę do jakiejś masówki i nie będę miał totalnie z nimi szans. Nie no, bez przesady, dobra, nieważne. Otwieram tak po 4 case, myślę, że tak jak w tamtym, tak jak w tamtej turze. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. I... dobra, mamy już prawie całego seta, widzowie, i mamy knoka, mamy dwa knoki, dobra, okej, okay. Według mnie tak średnio jak na KHC moim zdaniem, ale nie jest, nie ma też tragedii, ponieważ dropły mi perły, no i też jakiś szybki kill-off, co prawda szybki kill-off teraz mi się nie przyda, ale no wiecie, zawsze coś, dobra, kolejne skrzyneczkę otwieramy, 3, 4, dobra, okej, okay. Mamy już seta całego. Mamy już całego seta, mamy 5-2, mamy refilki, koksy, limit pereł, więc no jest dobrze i chyba prawie całego zapasowego seta, a dopiero otworzyłem połowę kejsików, więc wróży to naprawdę fajnym itemkom. Dobra, okej, zobaczymy. A no tak, mam całego zapasowego seta. Dobra, czyli teraz tylko trzeba uzbierać tego drugiego, prawda? I fajnie, jakby też mi znowu jakiś bacon dropnął. No po prostu byłoby mega fajnie, widzowie. Dobra, kolejne 4 otwieramy. Raz, dwa, trzy, 4. Pancerka trójka, widzowie! Aha! Dobra, jesteśmy w domu. Ja pierdzielę, dobra. Jesteśmy w domu, widzowie, okej. Nie no, powiem wam, że jestem naprawdę mega zadowolony. Jestem naprawdę mega zadowolony. Teraz proszę, antynóżki. Antynóżki, jak nie będzie antynóżek, to no będę musiał się tepnąć do jakiegoś Steve'a, nie? Bo no tak to będzie bez sensu. No ale dobra, okej, zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, nie, dobra, już się cieszyłem, widzowie, że antynóżki dropy mają tutaj sweetnessa. Wydropiłem, ja jeszcze nie mam żadnych efektów. Ale słabo, widzowie, no, w sensie, nie ma tragedii, tak, nie ma tragedii, ale wątpię, żeby mi się udało zabić chłopów, nie. Wiecie co, ja mam jeden pomysł, który może wypalić. Tepnę się do jakiejś masówki. Masówki zazwyczaj mają bacony, prawda? No i tam będę miał od razu też efekty. Myślę, że to jest najlepszy sposób, więc do kogo mogę tepnąć na klepę? Zapytamy się na czacie. No i po prostu tepnę się do jakiejś masówki, ponieważ masówki zawsze mają bacony. Dobra, Gildia Wiz. Do nich miałem się wcześniej tepać, no ale dobra. TPA... z widzów, kto tam pisze? Michlowski, dobra. Tepamy się do Michlowskiego. Zobaczymy, widzowie, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że na terenie, na którym będę się klepał, będą bacony, prawda? Będą bacony. Nie! Nie ma efektów tutaj. Ja pierdzielę, widzowie. No to ja mam już przedupione. Jeszcze mam jeden V2. Kurde, jakbym się w poprzedniej klepie tepnął do nich. No, no to wtedy myślę, że miałbym jakieś szanse. Wow, on rozkopuje te, zaraz mnie będzie stać na tego. Zaraz mnie będzie stać na stręcze, nie wiem. Muszę się pewnie na kogoś sfokusować, tak? Muszę się na pewno na kogoś sfokusować, widzowie. Dobra, kurde, zaraz mi pada pierwszy set. Ej, ale oni też chyba nie mają efektów. Nie wiem, tak mi się wydaje, dobra, okej. Zmieniam sobie pierwszego seta. No i lecimy tutaj, a nie, oni sobie używają amuletów. Kurde, blacha. Ale Lipton, kurde, jakby były tutaj efekty, to miałbym równe szanse, prawda? Znaczy, nie miałbym na pewno równych szans, ale wiecie. O kurde, to jest jakiś Stevol. Dobra, klepię go na łeb, widzowie. Mordy, on nie ma pewnie itemów żadnych. Dobra, walę go na łeb. Kurde. Nie, nie mam makra na klocki. Ej, nie gadaj, że oni mnie teraz będą chcieli koblować. Dobra, wypierdzielaj tam. Nie, nie. Ja wpadł tam, nie. Oni tam wpadają do tych nóżek. Dobra, widzowie, normalnie. Nie, padła mi pania. Dobra. Okej, jem koksa, zmieniam butki. Nie, no widzowie, ale wiedziałem, że tak to będzie. No, bez efektów to, no nie oszukujmy się, no zbyt dużo się, no ciężko cokolwiek osiągnąć na takiej klepie. Dobra, może ja tam ich jakoś sknokuję. Nie wiem, co ja mam robić, widzowie, totalnie. Oni mnie biją w trójkę, ja nie mam efektów. No tak średnio trochę, widzowie. Może ten poliżę? Proszę? No nie, no proszę, niech ktoś... O, tamten nie jest na efektach. Kurde, opylę Serefa.
Opylę RF-a i będę do końca bił kogoś. Będę do końca bił tego Alexa, bo on nie jest na efektach. A już mi się skończył Cox. No i dupa. I dupa, widzowie. Aj, no i lizłem sobie. No niestety. No i cóż, no, koniec odcineczka. Nie będę więcej klep nagrywał, ponieważ no troszeczkę długo trwa to otwieranie skrzynek i w ogóle nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakoś mega długo, ponieważ no wątpię, żeby komuś się chciało mnie tak długo oglądać, nie? Już psycha siada po 10 minutach. No, no i mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!